miasto czytają. Ofiarą był baron Castro. Na mieście plotki, że aż kuczy o wyłowionym z rzeki druczy. I choć obaj sprawcę znają, to śledztwo się nie mieszają. Przyczyną rytuał i słowa denata. Wielu już wie, już co tamten mu wybaczał. Pytanie gdzie jastroń jest? Mnich z astralu dowie się, wypływa z ciała w transie Andrzeja. Prowadzi Jerzego, gdzie stara rudera. Jerzy tam nakrywa człowieka, co kluczał przy kufrze w monetach. Trzymając pistolet, krzoknął głośno. Zaskoczony młotem stał nieruchomo. Nie chciał uwierzyć, że Jerzy nie chce pieniędzy i nie jest śledczym do rzeczy. Pytania Jerzego. Spowiedź Onufrego. Stroń miał sny koszmarne. O, salam, Andrze. W letarg dwuletni nie wierzył. Wcale. Śnił mu się kraj daleki. W tym czasie. Nie znał barona, za to wspomina, że na tym moście miał zabić wspólnika. Huk, dym, nagle czad i płomienie. Jerzy wybiega, ratując siebie. Na dworzu widzi ze zdumieniem, że zagrożenie było urojeniem. Krzyk na ruderze mu oznajmia, gospoda pod Jezusem, salamandra. Stefan Grabiński i Abraham.